Chwała Bogu. Ja nim zacznę, to chciałem przeczytać, no mam tutaj kilka takich rzeczy, które mnie bardzo budują ze Słowa Bożego. Pierwsze jest z przypowieści Salomona. Słuchaj, mój synu, i przyjmuj moje słowa, a będziesz żył długie lata. Kiedyś będąc w świecie, nie będę mówił, bo wielu z was, tych, którzy mieli problemy z alkoholem, z narkotykami, żyło tak samo jak inne miejsca, inne meliny, inny świat, ale te same sytuacje. Żal za czymś, cośmy stracili. Coraz bardziej się człowiek oddalał od rodziny, od Boga, a najbardziej w bezdomności jest to, że bezdomność ciąga, stajemy się nikim. Nie ma nas. Czasami tam gdzieś policja nas zatrzyma, a to tam o podanie adresu, gdzie jesteśmy, tak? Ale my zmieniamy miejsce i dalej policja nas nie widzi, bo rzadko kiedy, chyba że się ktoś tam awanturuje, oni reagują na takich ludzi. Dlaczego tak bardzo mi dzisiaj był potrzebny, dzisiaj, w każdej chwili, Jezus Chrystus? Dlatego, że gdy przyjechałem tutaj pierwszy raz, 14 lat temu, Marek Tomczyński głosił. I mówił właśnie o miłości, o tym, co się wydarzyło. Wielu tych, którzy tutaj służyli, już nie ma. Pan ich po prostu zabrał do siebie, tak? Pamiętam Czesława, pamiętam jego wiersze piękne, które tutaj czytał. Pamiętam Tadzia. Dzięki niemu Bóg go użył do tego, żebym rzucił palenie, bo gdy wróciłem z nadwisu, jeszcze mi zapalę sobie, zanim tam pójdę. A on przyszedł z dzwonkiem, mówi, synek, diabeł cię jeszcze dymuszami puszcza. Ja mówię, nigdy w życiu więcej mnie to nie zobaczy z papierosem. I tak się stało. Bóg w swojej łaskawości zabrał mi palenie. Ja paliłem 90 spajków. Tam, gdzie Ilona zawsze mówiła, a gdzie Maciek? A tam się dymi, to on tam siedzi, nie? Kawę pije. Ja się zawsze martwię, jak ja się napiję kawę bez papierosa? Ona była taka smaczna, taka dobra, bez papierosa. Wiele takich rzeczy, których Bóg mi zabrał, doprowadziło do tego, że z czasem zacząłem się pewnie czuć. A Bóg mnie ochroni, tak? Zacząłem zaniedbać swoje zdrowie, zacząłem szaleć w pracy, bo muszę wyjechać, to muszę parę więcej służb, tak? Ale Bóg mnie zatrzymał. Zatrzymał mnie przez chorobę, poprzez to, że musiałem po prostu zmierzyć się z tym, co ten świat próbował mi włożyć. I wiecie, co zapomniałem o swoim przyjacielu? Ja zapomniałem po prostu, że jest ktoś, któremu mogę wszystko powiedzieć. Mogę wykrzyczeć mu. Mieszkam sam, a samotność jest trudna. Ja po pracy przychodziłem, kładłem się, a mówię, wstanę, pojadę do swojego przyjaciela, do Sławka, porozmawiam, ale przychodziła 17, mówię, nie mam co jeść, pójdę do sklepu, nie? Pojadę sobie do Biedronki, tam taniej. A wreszcie wychodziło, że szedłem do najdroższego sklepu, kupowałem na dzisiaj, pojutro pojadę do Biedronki. I znów nie jechałem i tak ten czas upływał, tak? Bo zapomniałem, że mam przyjaciela, który mi pomoże, któremu mogę powiedzieć wszystko. Gdy tu przyjechałem, jechałem z tą myślą, że będzie usługiwał Marek Tomczyński. Jeszcze nie wiedziałem, dzwoniłem do Jasia, może będą 3 dni, nie wiem, kto będzie usługiwał. Dowiedziałem się, że Marek Tomczyński. Wiecie co? I taka radość wielka, mówię, no zaczynasz, Maciek, coś, co gdzieś tam się pogubiłeś tym wszystkim. Dlaczego? Dlatego tutaj wszyscy słyszeliśmy. Wiecie, mówię o... Ja swoje świadectwo chcę powiedzieć o tym, co się działo ze mną. Nie z tym, co służyłem. Służyłem w kościele ulicznym. Prowadziłem, to wszyscy wiedzą, bo większość wie, prowadziłem dom Korneliusza w Krakowie, gdzie braliśmy 15 osób z Makucha. Byli bezdomni, którzy nie mieli dokumentów, nic nie mieli. Oni byli albo po trepanacjach czaszki, albo po jakichś paraliżach. Myśmy ich kąpali, myli. Wiecie, były takie przypadki, że gdy zmieniliśmy pampersa, to z uśmiechem na twarzy sika, bo mówi, przecież ja tu płacę. Ile ty płacisz? 453 zł. A tu sami wolontariusze są, tak? My nie robiliśmy tego dlatego, dla pieniędzy. Myśmy robili to wszystko i wyłącznie dlatego, że chcieliśmy po prostu być posłuszni temu, co Duch Święty wkłada w nasze serce. Chcieliśmy pomagać innym. I ta pomoc sprawiła, że czułem się świadkiem Jezusa Chrystusa, tak? Bo on przyszedł na to, żeby pomagać. Nie po to, żeby ludzi osądzać czy oskarżać, ale o to, żeby właśnie pomóc takim, którzy potrzebują, którzy
bardzo pragną zmiany swojego życia. A dziś, wczoraj, gdy ja Markowi dzisiaj tak mówiłem, w takiej rozmowie, mówię, Marek, ty dwa razy mnie znokautowałeś. Wczoraj i dzisiaj. Mówię, jak? No tak, wczoraj trądem, a dzisiaj domem. Powiedziałeś coś takiego, że dziecko, które rodzi się z rodziców, którzy są zarażeni trądem, przez 20 lat nosi w sobie zarazki. Tego nie widać, tak? I mówię, i czy coś było ze mną nie tak, że jakaś tam została ciemna plamka, trąd taki duchowy, który sprawił, że ja zapomniałem, że mój przyjaciel za mnie umarł na krzyżu. Bo wiedziałem, że on jest, czytałem Słowo Boże, puszczałem sobie nawet, oglądałem filmy w pracy chrześcijańskie. Byłem uduchowiony, płakałem, tak? A gdy byłem zły, Bóg przysyłał mi studentów, którzy źle się mieli, tak? Jeden miał złoty strzał, wyszedł i mówi, że się nawrócił. Ja mówię, tak, ale gdzie? W kościele katolickim wchodzi do wspólnoty. Ja mówię, no super. I co, nie ćpasz? Nie. No mówię, a Jezusa poznałeś? Ale ja się modlę, jestem w grupie maryjnej. Ja mówię, no wiesz, poszłeś do kogoś, kto tak naprawdę był tylko sprawcą, że ten Jezus się znalazł na tej ziemi. Nic więcej. Bóg ukochał Marię, tak? Powierzył jej swojego syna. Ale to nie on, to nie ona, tylko on umarł za ciebie na krzyżu. Wiecie, i wtedy, gdy taki przychodził strach w moje serce, ci ludzie przychodzili, ja im zwiastowałem, mówię swoje świadectwo o dworcu w Krakowie, o tym, że moje życie było nic nie warte, że Bóg mi dał wspaniałe dzieci, że powierzył mi skarb, tak dał mi 3 perły do wychowania. A co ja zrobiłem? Mówię, no oni chcą ode mnie tylko pieniędzy, tak? Że mało tego, mało tego. No to co zrobiłem? Otworzyłem drzwi, wyszedłem z domu, a za 2 tygodnie stałem pod balkonem i patrzyłem, czy moje dziecko któreś wyjdzie na balkon. Wyszedł pies, ja uciekłem, bo to już czekać. Mówię, chyba mnie poznał. Diabeł rzuca kratę wstydu przed nami. Boimy się przejść przez to, tak? Powiedzieć, zrobiłem źle, przepraszam, wybaczcie. I taka tułaczka trwała. Ja zawsze byłem, mówię, ja przyjdę do was, ja wam pokażę pieniądze. Pełne kieszenie pieniędzy będę miał. Ja sobie dam radę bez was. 3 lata nie widziałem nic. Aż wreszcie w Gorzowie spotkałem swoją bratanicę. O, mówi, wujek, co ty tu robisz? Nie? A ja z miotłą zamiatałem w koło hotelu. Ty tutaj? No ja tutaj. I wiecie, tak chodziłem. 1,5 roku dorabiałem się, pracowałem, wynajmowałem sobie mieszkanie, bo to mieszkanie meblowałem. I potem tak siadałem, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Po co to wszystko? W świat. Do Wrocławia z Gorzowa. Znów tam dorobiłem się. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Świat. I wreszcie w Krakowie zaczepiłem dyrektora brata Alberta schronisk. Ja byłem taki Alberciak po tych schroniskach. Tam gotowałem im to i zawsze miałem miejsce. Nie było miejsca, ale ja umiem gotować. To chodź, nie? I zawsze przy kuchni było cieple i zawsze miałem miejsce. A on do mnie mówi tak, wiesz co, ale ty musisz sobie radzić sam. Mówię, jak to? Mówię, kromką chleba się podzielić, a ja mam sobie radzić sam? On mówi, dasz sobie radę. Wiecie co, a to już było działanie Boże w moim życiu, tak? Całą noc dworzec, myśli, nie ma sensu żyć. Pod pociąg, no nie, no koleja, że się pod pociąg rzucę. Jeszcze chłopom tam sprawię, nie? Przykrość, będą oni musieli odpowiadać. Zimna woda, nie rzucę się, bo to marzec, nie? Wiecie, ale przyszedł Jezus. Ja nie wiem, pierwszy raz mi się w moim życiu zdarzyło, że chodziłem z kimś pod peronie 5, najdłuższym w Krakowie i pokazywał mi moje życie, że to nie ja byłem tym, który został przez wszystkich skrzywdzony, tylko ja krzywdziłem. Ja byłem złodziejem, okradałem swoje dzieci z miłości, nie dałem im opieki, to mój brat przejął nad nimi, że wychowywał je, tak? To ja okłamywałem, to ja byłem oszustem, to ja byłem kłamcą. Wszystko to ja, nie? Mówi, wiesz, ja nie umarłem za tego dobrego maczka, jakiego w siebie, bo ja widziałem siebie, że to oni tylko chcą ode mnie, a ja ile mogę, tak? Ja muszę odpocząć. Nie, za takiego nie umarłem. Umarłem za tego takiego właśnie kawał drania, który sprawił, że dzieci cię kochają dalej, mówi, ale ty musisz przyjść do mnie. I wiecie co, nie było, że chodź, jak będziesz miał mnie za rękę, to mówi, masz do wyboru. I wiecie co,
I w tej samego ranka trafiłem do Betlejem. Patrz, jak to. Człowiek, Jezus się narodził w Betlejem, a ja trafiłem do Betlejem w Krakowie. Gdzie Jurek koniecznie powiedział, idź, bo Bóg dla ciebie przygotował miejsce. No ale sekta, ale trafiłem. Ale byłem tak zmęczony, wiecie. Miałem dość tego noszenia, tego swojego bagażu życiowego. Pojechałem na Zamkową, a tam byłem faktycznie, tam czeka na ciebie miejsce. A ludzie spali pokotem na podłogach. Nie wolno, a Jurek, ale nie, tam kogoś Bóg przyprowadzi. Wiecie, kimś bym ja. Ja spałem w tym, to była jedna pleś, zielona ściana, bo tam nikt nie mieszkał obok, nikt tego nie ogrzewał. Ja spałem w tym łóżku w mokrej pościeli. Wiecie, jak dziecko śpi, tak? Zdrowe, rączki do góry. To zaglądali, czy ja żyję. Ja byłem w swoim domu, Bóg mnie zaprowadził do mojego domu. I tam po 2 tygodniach byłem gotowy do tego, żeby wyjść stamtąd. Uciec. A w pierwszą sobotę, szybciutko, zawsze śpiewają tutaj chłopaki, są, nie wiem, czy dalej jest ta tradycja, gdy schodzimy się, niech święty duch działa. A wtedy zaśpiewali taką pieśń, kiedy w jasną, spokojną, cichą noc. Wiecie, ja to słyszałem tyle razy na aoskich meetingach w kościele, gdzie mówimy świadectwo, tam w trzeci rok trzeźwości, to śpiewaliśmy to, barkę, to były pieśni takie sztandarowe, tak? U łowców. I to mnie nie wzruszało. Ale wtedy, gdy zaczęli śpiewać ci wszyscy Brzytwy, Bin Ladeny, którzy też tutaj byli, bo taki, to był świat. Zaczęli śpiewać o tym, to tutaj brat mówi o buldogu, on przyskoczył do mojego gardła, ja nie mogłem śliny przełknąć, łzy mi się ciśniały do oczu, mówię, jak ja będę płakał, jak oni tu siedzą obok mnie. I po 2 tygodniach, gdy Lelek się cieszył, mówi, ja mam zrętę, porównałem wszystko z Jurkiem, ja byłem gotowy do wyjścia w czwartek. Mówię, to nie dla mnie. Zapomniałem, jaki Bóg dla mnie. Ale Bóg jest dobry. No i Lelek mówi, opowiada, że zostawił sobie 100, będą chodzić sobie z Gieniem na Wisłę, małpkę, nie? I ziewnął i koniec. Było po Lelku. Czyli dostał takiego udaru, że tylko oczami mrugał. Karetka go zabrała ze społeczności. I Jurek zrobił wezwanie. Ja nie patrzyłem, że tam siedzą, że czuć od nich piwem, że gdzieś te... Ja wiedziałem, że Bóg tam stoi, wyciąga do mnie ręce, tak? Użył Jurka do tego. Ja się nie zastanawiam, tam stałem 30 minut, płakałem, wołałem, a on mówi, no czego? Mówi, no przecież Bóg cię kocha, no, przytulił cię, tak? Ja mówię, ja wiem, że mnie kocha, ale z radości, że był ktoś, kto mnie chciał, kto takiego jak ja, tak przytulił. I nieważne było, że mówi na mnie pastorek, Ilonka, nawrócił się, tak? Ciekawe jak długo, bo ludzie, którzy tam byli, nie wszyscy chcieli. To była taka przystań, tak? Pojawiali się, znikali. Wiecie, a najbardziej boli, jak jest grupa ludzi i ktoś z tej grupy, tutaj kolega mówi, jak to się wstydził, tak? Bo wszedł do Jezusa. Ktoś z tej grupy, nawet tutaj takie założyłem sytuację. Kilka razy przecież tak było, że jeden wstał, przyszedł, oddał swoje życie Jezusowi, płacze, a reszta się śmieje. Wiecie? A reszta się śmieje. Ale on wygrał, a tamci dalej są szydercami, a on wygrał swoje życie. I gdy zrozumiałem, że wygrałem swoje życie i powiem, że wcale droga z Jezusem nie jest łatwa. Musimy się wyrzec. Tak, jak tu mówił kolega, komornik, po 10 latach, gdy poszedłem do pracy, bo okazało się, że mam 130 tysięcy zadłużenia alimentów. W zakładzie pracy napisałem prośbę mojej wierzytelnicy, znaczy wierzyciele, wyrazili zgodę na to, żebym spłacił 1/3 tego zadłużenia. Oni mi umorzą, nie wiedzą ile, ale mi umorzą. A mój zakład pracy okradał mnie. Nie wysyłał do komornika alimentów. A jednym warunkiem było to, że muszę wysyłać miesięcznie pieniążki. A zakład był w takim stadium, że już myśmy nie wiedzieli, że oni po prostu przez pół roku... Dopiero pani komornik do mnie zadzwoniła, dlaczego nie płacę? Ja mówię, przecież proszę panią, pani wyznaczyła kuratora na moje pieniądze. To co pani do mnie dzwoni? Tak? Do tej pory nie mam tych wypłat za 2 miesiące. Po prostu w nocy o północy przyszli, zmienili się i co miałem? Kogo? Kogo miałem oskarżać? No tak, tak się wydarzyło już. Ostatnie takie, co chcę powiedzieć, jaki Bóg jest, gdy na wesele uzbierałem kwotę, miałem 5 tysięcy, pracowałem ciężko, naprawdę, bo to chciałem się pokazać, tak, oddać część. I wiecie co? Nie, rano się budzę, nie mam pieniędzy. Komornik wszystkie zabrał, bo byłem na umowę o pracę.
I mówię tak, Panie Boże, jeśli mam tam nie być, jeśli Ty stwierdziłeś, że to nie są należne mi pieniądze, to ja tak się zachowam. I wiecie co? Patrzę się na konto, za dwa dni, a tam przyszło holiday z Norwegii, przyszł zwrot rachunku. Pojechałem na wesele, byłem szczęśliwy, mogłem sobie kupić garnitur, bo Bóg jest dobry. Jeśli zaufasz, jeśli uwierzysz, to nie ma takiej siły. Nawet wtedy, gdy upadniesz, to musisz mieć świadomość, że upadasz, a twój przyjaciel jest obok ciebie. Także każdy upadek, Bóg mówi, że jeśli się podniesiesz, jeśli wstaniesz przy mnie, zawołasz, Jezu, wybacz, to zawsze mamy ten dobry czas na to, żeby powiedzieć, Panie, ja Ci dziękuję. Jesteś naszym przyjacielem. Wspaniały psalm 51, który się zaczyna. Panie, stwórz we mnie serce czyste, tak? I to jest coś, co zawołałem. I Panie, cały czas, żeby to serce, Ty przeglądaj, Ty patrz. Ty nawet spraw, żebym czasami, żeby bolało, ale żeby to serce było czyste. Wszystko to, co się wydarzyło w moim życiu, to zawdzięczam Jezusowi Chrystusowi od 14 lat. I nie wiem jak długo, ale wciąż będę mówił, że Jezus Chrystus umarł za mnie, jest miłością, którą zostałem obdarowany. Amen.